Witam Państwa serdecznie. Ja tak już rzadziej troszeczkę jem kebab, ale dzisiaj nie mogłem sobie odmówić i powiem Państwu szczerze, że no, szczególnie upodobałem sobie budkę z kebabem, biało-zieloną budkę koło przejść podziemnych niedaleko Galaksy w Szczecinie. Kebab po 7 zł, bardzo dobry, bardzo pyszny i człowiek, który to prowadzi, no, zaskakuje mnie swoją pamięcią, bo on już wie, że z daleka, jak już mnie widzi, już wie, że ten kebab ma być z ostrym sosem, sos ma być tylko na górze, żeby nie smarować tej bułki. Właśnie to mi się bardzo podoba i dzisiaj ten człowiek zaskoczył mnie po raz kolejny. Mówi tak, czy mogę mieć do pana pytanie? Ja mówię, słucham, pokazuje mi telefon, tam jest zdjęcie i pyta się, czy to pan. A to było zdjęcie telewizora, w którym jest kadr z serialu Malanowski i Partnerzy. Ja w tym serialu faktycznie wystąpiłem w 2012 roku. Najwyraźniej Polsat powtarza te odcinki, czy to był Polsat 2, nie wiem. I on po prostu mnie poznał z tego serialu. Po prostu byłem zaskoczony. Mówi, że to na pewno ja, że musi to pokazać po prostu. Nie? I pokazuje, ja mówię, tak, to ja jestem. A pan jest aktorem? No nie, no... Jednorazowo się zdarzyło. Zdarzyło się też w Mam Talent wystąpić, nie? Ale naprawdę powiem Państwu, że gość ma pamięć naprawdę niesamowitą i no aż zrobiło mi się miło po prostu. No, pokażę Wam. To jest ta budka. Zwykła taka budka z kebabem, ale naprawdę powiem Wam szczerze, że naprawdę ten kebab jest pyszny. Po prostu jest pyszny. No nie bez powodu tutaj przychodzę. No i też przede wszystkim tani. No normalnie kebab jest po dyszce, a tutaj po 7 zł. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. No jestem po prostu zaskoczony po prostu. No to jest naprawdę miłe, że ktoś pamięta mnie z takiego serialu. Nawet nie wiem, czy to ktoś ogląda. No i że on ogląda właśnie Malanowski i Partnerzy. No to niesamowite. No dobra. To wszystko. Chciałem się Wam tylko tym podzielić. Dziękuję serdecznie. Trzymajcie się.